witamy. Ponownie nadajemy z niemieckiego czołgu, potęga niemieckiej stali. Miejmy nadzieję, dobry będzie żart. Się sprawdzała. W każdym razie gramy z Montim. Siema, Monty. Siema. Na mało potężnej mapie Cichy Brzeg, która powinna tak naprawdę nazywać się Cicha Kampa, albo jakieś coś tego typu. Zawadiackie rzeczy. W każdym razie mamy nadzieję, że zadamy chociaż... Ruszacie! 700. No, jeden celny strzał. Więc tak, gramy z czołgiem S100. 10 tier do czołgu ciężkiego, jeden z dwóch, bo jeszcze mamy do wyboru Mauser Panther 8 Maus. Taka błaga 8 Maus. I ten czołg charakteryzuje się tym, że jest wielki, wolny i ma działo z dużym obrażeniem i z wielką penetracją. Ale można również zamontować, co ważne, działo Mausa. Co się nie opłaca. No, ma większą penetrację, mniejsze obrażenia, większą celność i szybciej strzela i tyle. Jest słabe. Chyba nam... Dziękuję, że to 3, że się zatrzymałeś przed moją twarzą. Czuję, że jego typ mi strzeli hita za... Nie, tutaj ma M103 i jest to między innymi, bo się nie już zatrzymali po prostu. A co tam? Zatrzymamy się. O czym co strzeli? Mam wrażenie, że tracimy ale to od... Zostałem za zero! Zostałem za zero! Do czego? 110. Ja dostałem. O, w przodzie. Łapnik od przodu dostałem. Powinien się wstawić. Gdziekolwiek nie stoi, chyba tu cię nie trafi. Nie wiem, jak ktoś tam na K5, to jest to martwy. No to zobaczymy zaraz. Co się przejmujesz? Cicho. To w ogóle tak patrząc na ten na... Ała. Zniszczone. Nie po prostu. Tak patrząc na składowo drużyny, to mamy troszkę kiepską sytuację, bo poduje z tym są aż 3 amerykańskie 50, które mają całkiem niezły pancerz, jak na walkę z tym ciągiem. I dużo siłowni. Mogę nie zachować tak tylko za zero. Stałem znowu za zero. No. O, wiążmy teraz. Przy okazji możemy zobaczyć, jak pięknym czołgiem jest ten czołg. MCC spotuje, znaczy no, spotuje. Robi za osłonę później, rozumiem po prostu. Nie wiem, zastanawiam się. O, jest 4. Co spróbuję na górkę strzelać coś? Co było, coś czwartego mora się. Nie wiem, czy bym chciał chodzić z tego działa. Trafiłem się, trafiłem. Ej, właśnie, czy nie ma jakiegoś buffa do tego czołgu dawać jeszcze raz? No, coś podobno ma być. A co ale co? Prędkość obrotu. Ale wieczki czy czołg? Czołgu. Wow, ej, to jest czegoś warte. Się nie znasz, nie doceniasz. Mógłbyś nie dostawać hitów z damage'em. Ała. Mógłbyś dostawać hitów z damage'em? GTFO, bitch. No i tak wygląda mniej więcej gra na tej mapie. Ej, patrz, 10 metrów do pancerza pod tym pancerzem to wyglądało. Widzisz to? No. Co robicie? Przyjrzę, gdzie ja dostałem. Ach, te buffy od Wargamingu. Prawie są użyteczne czegokolwiek. W końcu pochyła pod 10 stopniami płyta. Wow, ja chcę takiego przyjąć, nie? Jeszcze mu chyba też uderzę. Obiłem się. Uderzyłeś. Tam boku wieżyczki się nie. No, 230 penetracji to nie jest tak dużo na tym tierze. Ała. No, odbiłeś, nie narzekaj. Czwartym. O, dobra, no, odbiłeś. Wieżyczki, proszę. I nie odbił. Może jednak buff to nie legenda. Po prostu miałem farta, tak wiem. A 110 nie mogliśmy jechać dalej. Czekaj, te 110 teraz tu boczę pokażę. O, chyba, dobra. No, nie. Mleko? Dobra, może jednak dalej. Keczupem. Próbujemy jechać. Nie, ja może trochę. To nam przyszłości nie wróży. Ona jest za górze. Wal teraz. Ona jest za górze, ja nie widzę. Dobra, widzę, będzie prosi bez wagonu. Epic. Tak, tylko się jedno strzelać, tym zauważyć. Ja skontuję amerykański... A ja z panem bokiem. Niemiecki czołg i... No, dostał. A ja nie trafiłem. Myślę, że snajpimy jednym z najmniej celnych czołgów w grze, tak? Tak, ej, tak. Nie, bo dostał buffa do celności. O 0-1. No, to jakby teraz był celny, powiesz. A jest celniejszy, powiem ci. To jest Patton 3. Ej. Podobno to nie jest Patton 3, bo mówisz. Ha. Cicho tam. 7?
Tak, ta rozgrywa się bardzo ciekawa, nie? Wszyscy oglądają z tym w dupę. No, po prostu pełna akcja jest generalnie. Pełna full akcja. Tak wyglądają prawdziwe filmy akcji po prostu. Ludzie się w Hollywoodzie nie znają. To jest prawdziwa akcja. No, 95. To też była niezła akcja. Dostałem tylko za 700 w bok. Ops. Ty wcale nie lepiej wtedy to widzę. Ale ja jestem 95. Ty, ale zobacz jaki hardcore, gdzie on wjechał, żeby go nie widać. Życzę mu wszystkiego najlepszego i taki level zostanie jak ten nas przy wjeżdżaniu. Niech ten nasz badczat. To... Ała! Nie. Kraja mi strzelił. Kolej kraja jest. No nie wiedziałeś? Nie. A to on specjalnie się przestawiał, żeby nas bić pewnie. Chyba tak. Jakby co kraja polega na Black Tiger. Teraz możemy za to podziwiać majestat płonącego Esto. Jestem tak gorący, że czołgi do mnie palą. Tak. Tylko co widzę, to żadnego nie podpaliłeś, no ale... Ale ja tam się palę. Piękne spot. No wprzód wie, że ty mu nie będę strzelał. Do dycha i strzelaj. Ty, to jest patent. Czekaj, kiedyś zawoduję. Tylko 17 sekund. Nie jest to 16? Nie, 17, 26. Czy masz wentylację? Nie. A ja mam. Słaby jesteś. Lepsze od ciebie. Z wentylacją to jest 16 sekund. Ta różnica. Jest, nie mów. Tak samo do celności, szybko ten... Tak. No jest to wszystkie... 5% do wszystkiego. Sroty tuty. A ja sam masz 5% do wszystkiego, bo jeszcze dowód daje ci dodatkowy ten. Bodajże chyba 0,1 w załogi. Podajże, nie zrozumiałem. No, cicho tam. Mogę być też na nie kamp, jak ja. Ale ja chcę przeżyć. Pokazać jak najwięcej akcji. Tą dynamikę tych bitew. No jakby to nie była cicha kampa, to by coś tego było. Mogliśmy trafić gorzej w sobie tym czołgiem, mogli popatrzeć. Majówkę? Tak, przodowałem apeki, to tutaj już pojawił się X7, żeby nie było to fajnie. Mówię strzelać HE, nie. Ale nie pojawiał się, no. Przodowałem na HE, to on się skampił. Czary. Po prostu mi przykro. I nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. To może teraz pomówię o tym czołgu samym. To mów. A to przed budynkiem, ile bo? To jest chyba 7-0, tak? Mniej więcej. Coś koło tego. Dawno. Dawno, no nieważne. I to, no jak to mówi Makaj, czołg ma dwa wybory, dwa działa. Albo to jest przez to, co działem z Hummela, z artylerii, czołgową wersją. Albo działo z Mausa, które ma niższy... Chyba. Nie Hummela, nie wiem, nieważne. 150 to jest, bo nieważne. To jest dział 150 mm i strzelający 16 sekund pociskiem o pętlacy 230 mm. Tylko napomknę, że udało mi się zablokować na równej nawierzchni. Dla porównania każdy inny czołg ma 270 mm penetracji w większości przypadków. Nie każdy, bo 7 tiery mają mniej. Ale chodzi o 10 tiery, no. Porównujemy czołgi, które można porównać ze sobą. O, widać, odblokowałeś. Dało się. I okej. Okay. Sam czołg na przedniej płycie ma około 200 mm pancerza, na wierzchni 250. I charakteryzuje się tym, że wcześniej nie przyjmował obrażeń z tego, z rozrzutu. Jak artyleria strzela, to jest też jakiś splash, rozrzut, tak? Jedławki po prostu uszkadzają czołgi, a ten czołg nie przyjmował z boku, pod którymś tam poziom to zabrano. Nie wiadomo czemu w końcu. Bo był niemiecki. A to taka tylko teoria spiskowa. Tak. I więc co? No czołg jest wolny, maksymalnie na 30 na godzinę. 1000 koni przy 150 ładnych czołgów. Wcale nie trafiłem naszego. Przy 150 tonach. No i traktuje się tym, że jest wytrzymały i zdaje dużo obrażenia. Tak. Charakteryzuje się generalnie tym, że dostaje wpierdol od wszystkiego. Tak. To jest jedna z charakterystyk. Natomiast jeśli nie to na ten PW jest... Ja bym mówił też, że tutaj może można ich zabrać lepszą amunicję, która ma znacznie lepszą penetrację. Do pojęcia kumulacyjne. No i po prostu to zrób tyle. Czołg się pali po tym przód. Żyje. Czołg się pali po tym przód i mając silnik z tyłu. A poza tym... no, ma słaby punkt tutaj, jak widać, podłoga między jego silnikami i boczny pancerz z tego słabe punkty.
Z przodu jest całkiem wytrzymały. A do tego słabym punktem, jak widać, jest bok wieży. No to mówię, bo... Ale go ten wyciągnąłeś. O, kraja, ale... Wow, parę się ustawił, nie? Jakich ten... W ogóle... masochista. Jeszcze ucieka ten masochista. To ja go nie widzę. Ci dopiero. Tak, spróbuję przebić. LOL! To zostało uwiecznione! Przebiłem najtwardszy czołg w grze z 315 metrów, strzelając dziesiątką, która ma najniższą penetrację. Dziękuję! Możecie już mi znosić podarki za to, że jestem bogiem w ogóle. Ci, którzy nie grają w tego, nie wiedzą, o co chodzi, ale 95 jest najtwardszym czołgiem w tej grze, ma 300 mm pancerza z przodu. Żeby było śmiesznie, ja mam 212 penetracji, tak? Tak, dokładnie. 235, przepraszam. A słabe punkty na tym czołgu są wielkości tej belki, która jest na szczycie wieżyczki FFG. To jest ten cały weak spot tego. To jest cały weak spot tej 95. Bardzo mi. To mi się podobało. Na przykład jedna hejka. Chyba tak. Może, przynajmniej jak trafisz, to przynajmniej jak się masz pleszą. Pam, 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 pam. Warto nauczyć się paru jakichś melodyjek do podśpiewywania w czasie ładowania. Urozmaica to w tak, ogóle czekanie. Tak, jak pan to często szczególnie. 27 sekund dobrze. Prawie trafiłem. Myślałem, że się odbiłaś tym hejkiem. Nie. O, wygraliśmy grę. Dziękujemy, dziękujemy. Wow. Pa, pa wszystkim. Pa, pa wszystkim.